Katrą Komar. Kolejna z Niemek, Pauline Hessler, a więc zamykamy drugą grupę skaczących. 11 po pierwszej serii, a w serii próbnej była 7, skoczyła tam 118 metrów, a więc no, być może tutaj będzie jakiś daleki skok, bo wiatr wydaje się, że jest dobry. No i chyba nieźle trafiła w próg, tak mi się przynajmniej wydaje. Walczy o odległość i jest wreszcie skok powyżej 110 metrów. Długo czekaliśmy na taką próbę, a więc mogliśmy wreszcie nieco podnieść głos. 112,5 metra reprezentantki Niemiec. Sędziowie ponownie, jak w szwajcarskim zegarku. I jakby się umówili, po 17 punktów, aby objąć prowadzenie, potrzebowała metrów 106, a więc na pewno teraz to ona będzie przodowniczką. To ona będzie dyktowała warunki rywalizacji. Pytanie, z jaką przewagą? 16 punktów nad swoją rodaczką Anną Ruprecht. A więc za nami już...